zrobię trujący wywar. O, co tu trzeba dodać? No tak, żołądź. O, tutaj. Jeszcze trochę trującego ziemniaka. Aha. Teraz to wszystko trzeba wymieszać. A na koniec dodać... Och, właśnie to. O, no i jeszcze odrobina... A jeszcze trochę... Oho, trującego soku z jagód. No dobrze, teraz to wszystko muszę wymieszać. I już jest gotowy trujący wywar. Miau. Ach, podam go pierwszej spotkanej na swej drodze osobie. Och, uwielbiam być taka mściwa. Miau. O, nie zadawaj głupich pytań. Jak to dlaczego? Jestem taka samotna. Wszyscy się mnie boją. Kto chciałby spotykać się, bawić i spędzać czas z Baba Jagą? Miau. No tak, tylko ty i moje nietoperze. Przepraszam. Przepraszam pana. Jestem bardzo głodna. Czy mógłby mi pan dać na przykład tego ogórka albo jedno jabłuszko? No, za jedzenie trzeba zapłacić. Jeśli nie masz pieniędzy, nie dostaniesz jedzenia. Och, nie mam pieniędzy, ale jestem taka głodna. Przykro mi, nie mogę ci pomóc. Proszę pana, a może pan mógłby mi pomóc? Nie. Och, jestem taka głodna. Tu na pewno spotkam kogoś, kogo będę mogła otruć. Otruję pierwszą napotkaną osobę. Przepraszam, Baba Jago. Może masz coś do jedzenia? Jestem bardzo głodna. O, dziecko? Nie chciałam otruć dziecka. Baba Jago, czy masz coś do jedzenia? Strasznie burczy mi w brzuchu. Mam zupę. Zupę? Wspaniale! Czy mogę się napić z tej buteleczki? Ależ ona śliczna. No właściwie to nie jest zupa dla dzieci. Och, Baba Jago, proszę cię, tak mi burczy w brzuchu. No dobrze, proszę, wypij moją zupę. O, jaka pyszna. Wspaniale. Bardzo ci dziękuję, Baba Jago. Byłam bardzo głodna. A teraz? Teraz już nie jestem. Och, nie wiem, czy dobrze zrobiłam. To przecież takie małe dziecko. O, Redki, strasznie boli mnie brzuszek. Ta twoja zupa była trochę dziwna, bardzo smaczna, ale chyba mi zaszkodziła. Och, biedna mała, chodź ze mną. Ale dokąd, Baba Jago? Źle się czuję, czy pójdziemy do szpitala? W szpitalu ci nie pomogą. Musimy szybko pójść do mnie do domu. Przygotuję wywar odtruwający. Och, czuję się coraz gorzej. Strasznie mnie boli brzuch. I robi się taka śpiąca. Och, musisz wytrzymać jeszcze chwilę. Poleż chwilę tutaj, a ja przygotuję dla ciebie lekarstwo. Och, Baba Jago, jesteś taka... taka miła. No, ja nie jestem miła. Ja skrzywdziłam tę dziewczynkę, a teraz bardzo tego żałuję. Miau. Tak, idź i się nią zajmij.
Muszę zrobić wywar, zanim zajdzie słońce. Miau. Ojej, jaki śliczny kotek. Miau. Och, tak mi przykro. No dobrze, szybko, szybko spróbuję przygotować leczniczy wywar. Owoce mają mnóstwo witamin. Jagody, truskawka, pomarańcze, banany i mango. Och, teraz to wszystko wymieszam. Oby zadziałało. Dodam tu jeszcze taki mus witaminowy. On powinien pomóc. Świetnie, wywar już zmienił kolor. Prawie już jest gotowy. Obym zdążyła przed zachodem słońca. Dziewczynko, wywar jest już gotowy. O nie, zasnęła. Och, dziewczynko, obudź się. Słońce zaraz zajdzie. Musisz szybko wypić wywar. A? Ach, źle się czuję, Baba Jago. Szybko, szybko wypij wywar. Słońce zachodzi, pospiesz się, szybko, szybko. Ach, ach, miam, 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 miam. O, jak się czujesz? Czy jest już lepiej? No chyba jest już lepiej, Baba Jago. Tak, czuję się zdecydowanie lepiej. Och, czyli zdążyliśmy. Zdążyłaś wypić wywar. Och, wspaniale. Baba Jago, dlaczego chciałaś mnie otruć? Och, tak mi głupio. Chciałam otruć pierwszą napotkaną przez ciebie osobę. Ale dlaczego, Baba Jago? Dlaczego chciałaś to zrobić? Chciałam się zemścić na ludziach. Są dla mnie tacy okrutni. Dla mnie też, Baba Jago, ludzie są okrutni, a wcale nie chcę ich otruć. Masz takiego pięknego koteczka, jest cudowny. Miau. Wiesz, Baba Jago, mogłabym z tobą zamieszkać. Ja nie mam rodziców. Jestem samotna, tak samo jak i ty. Miau! Zamieszkać ze mną? Och, cóż to za pomysł? Ja nie lubię ludzi. Nie, 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 to jest bardzo zły pomysł. Baba Jago, to jest cudowny pomysł i ty doskonale o tym wiesz. Trochę tu posprzątamy, trochę ogarniemy i zobaczysz, razem będziemy naprawdę szczęśliwe. Miau! Miau, miau, miau! No, no sama nie wiem. Ui, ho, ho, ui. No dobrze, niech będzie. Hurra, hurra, Baba Jago. Będzie wspaniale, zobaczysz. Będziesz moją babcią. Babcią? O, redki, redki. Juu, będzie super. Dzieciaki, koniecznie subskrybujcie kanał Bajolanki, abyście byli na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. Wkrótce kolejne przygody Baba Jagi, moje, kotka i nietoperza. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Juhuu!